Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj po kilku latach przerwy kolejna rozmowa z księdzem Rafałem Trytkiem z Instytutu Rzymskokatolickiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków Wam witam serdecznie. Proszę księdza, przez to, że mamy nowych widzów, którzy do nas przyszli przez te kilka lat, zresztą częściowo dlatego, że nasze kanały były nieraz usuwane, powstawały na nogo, bo nie wszyscy widzowie wracali. Chciałem zapytać o ruch sedewakantystyczny, czy w ogóle o sedewakantystów. Ilu jest biskupów sedewakante, ilu księży, ilu wiernych słucha mszy świętej odprawianej przez księży sedewakantystów. Podzielmy to na dwie grupy, na świecie w ogóle, a także później przejdźmy do spraw polskich, tu gdzie ksiądz pracuje. Sedewakantyści są najbardziej konsekwentną grupą tradycyjnych katolików, zakładających, że od około 60 lat nie mamy już papieży, ze względu na fakt, iż te osoby, które zasiadają na stolicy apostolskiej po śmierci Piusa XII, nie reprezentują Kościoła, nie mówią katolickim głosem. Na całym świecie jest około 250 bodajże księży sedewakantystów, biskupów, jeśli dobrze liczę, około 12-13. Nie jestem w stanie w tej chwili sobie przypomnieć dokładnie. Wiernych będzie około kilkudziesięciu tysięcy, tak mi się zdaje. Raczej są to liczby rzędu 30 tysięcy niż 90 tysięcy, prawda? Więc nie jest tych wiernych tak za wiele. Nie jest to zbyt wiele osób, więc około kilkunastu biskupów, 250 księży. Jeśli chodzi o Polskę, no to ja jestem sam, jeśli chodzi o osobę zdeklarowaną jako sedewakantysta. Są księża, którzy deklarują, że nie są w jedności z Bergoglio. To taki księży jest w tej chwili oficjalnie co najmniej dwóch. Natomiast nie deklarują oni tak sedewakantyzmu jako takiego, prawda? To jest oczywiście nazwa, która jest potoczna. Nie przywiązujemy do niej wagi, nie jest może też taką, no ale tak się nas nazywa. Czyli oficjalna nazwa jest akurat tego instytutu, w którym ksiądz jest, Instytut Rzymskokatolicki. Tak, Instytut Rzymskokatolicki. Nas jest akurat 13 duchownych, 4 kleryków z przedświęceniami, czyli około 17, czyli jest to niewielki tak naprawdę instytut. Z innych takich zgromadzeń, instytutów zakonnych lub tego typu kapłańskich, no to w Europie jest na przykład Instytut Matki Bożej Dobrej Rady z siedzibą w Eruasowie koło Turynu. W Stanach Zjednoczonych jest chociażby Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego, założone przez świętej pamięci biskupa Dolano, o którym warto może też wspomnieć, ponieważ równo za tydzień przypada pierwsza rocznica za tydzień będzie pierwsza rocznica jego bolesnej śmierci. Biskup Dolan był jednym z tych 9 kapłanów, którzy równo także 40 lat temu, w 1983 roku, zostali usunięci z Bractwa Świętego Piusa X za sprzeciw wobec Bractwo po prostu pozwalało, by kapłani z nowymi święceniami w nowym rycie odprawienie mszy święte spowiadali w ich kaplicach. To był jeden z powodów, dla którego tych 9 księży zostało usuniętych. Tak wspomniał o biskupie Dolanie, bo akurat pierwsza rocznica i 40 jego śmierci, 40 rocznica usunięcia tam Dolana, Senborna, Czekady. Notabene a propos księdza Czekady, to niedawno ukazała się jego książka zatytułowana Praca rąk ludzkich, wydana przez Freedom. To jest znakomita pozycja, którą każdy mogę polecić. Tak więc tu w Polsce mamy 3 główne oratoria, kaplice. Warszawska kaplica to jest świętego Andrzeja Boboli i świętego Klemensa Dworzaka. Tu w Krakowie to jest kaplica Matki Bożej Królowej Polski świętego Stanisława Biskupa, a we Wrocławiu to jest oratorium świętego Józefa. Czyli w tych trzech
miejscach modlitwy sprawuje sakramenty. Sprawowane są sakramenty. Najświętsza ofiara mszy. Oczywiście w starożytnym obrządku rzymskim, w języku łacińskim, msza zwana trydencką, skodyfikowana przez świętego Piusa V. Ja akurat odprawiam według rubryk świętego Piusa X i Benedykta XV, to jest rok 1920, więc nie uznajemy oczywiście tych zmian liturgicznych, paraliturgicznych Jana XXIII w 1962 roku dokonanych. Wspomniał ksiądz, że biskup Doan i 8 innych księży zostali usunięci z bractwa za sprzeciw przeciwko dopuszczaniu księży, którzy mieli święcenia posoborowe, tak? Tak, tak. Teraz staje się to coraz bardziej masowe. Tak. W bractwie świętego Piusa X mamy coraz więcej duchownych, którzy przychodzą, no właśnie, nie mając formacji tradycyjnej. Jak ksiądz ocenia tę sytuację? No bo to się... Ilość chyba nie idzie, jakość nie idzie wraz z ilością. Mamy tutaj do czynienia z dwoma głównymi problemami. Po pierwsze, Paweł VI Montini w 1968 roku zreformował nowe święcenia, zarówno święcenia kapłańskie, jak i biskupie. Notabene przy udziale również pastorów protestanckich. Wszyscy wiedzą o tym, że była komisja protestanckich pastorów, która dopomagała w rozwaleniu, rozbiciu mszy tradycyjnej katolickiej. Pawłowi VI tak samo było z nowymi święceniami. Jeśli chodzi o święcenia biskupie, to są one ewidentnie zapożyczone od, no tam z jakiegoś rytu wschodniego, ale nie z rytu święceń biskupich, tylko z rytu instalacji patriarchy. Instalacji patriarchy. I wątek ekumeniczny jest tutaj też bardzo widoczny, stąd też bardzo wielu duchownych zakładało, że święcenia biskupie w nowym rycie mogą być nawet nieważne. Nie kto inny jak ojciec Gerard de Laurier tak twierdził. Ojciec Gerard de Laurier to jest może znana, mało znana postać, to był profesor na jednej z, na Uniwersytecie Papieskim. Przez krótki czas notabene był nawet spowiednikiem papieża Piusa XII. Był on wraz z ojcem Garrigou Lagrange'em twórcą dogmatu, czy też twórcą właściwie, napisał tekst dogmatu o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny z duszą i ciała, który to dogmat ogłosił papież Pius XII w 1950 roku. I ojciec Gerard de Laurier był również tym teologiem, który napisał krótką analizę nowej mszy w 1969 roku, pod którą podpisali się kardynałowie Ottaviani i Bacci. Nie była to zatem jakaś przypadkowa postać, to był wybitny teolog, świątobliwy kapłan. Innym z takich duchownych, którzy powątpiewali ważność święceń biskupich w nowym rycie, promulgowanych przez Pawła VI, był arcybiskup Lefebvre. O tym się dyskutowało w Ekon otwarcie. Arcybiskup Lefebvre był tym, który wprowadził praktykę w bractwie świętego Piusa X od święcenia subkondycjone, warunkowo kapłanów, którzy byli wyświęceni w nowym rycie, czy to przez biskupów wyświęconych w nowym rycie, czy też nawet przez biskupów wyświęconych w tradycyjnym rycie, ale w nowym rycie święceń kapłańskich. To było dość powszechne, ale nie było to konsekwentne. W Stanach Zjednoczonych był taki jezuita, ojciec Philip Stark, którego święcenia były w nowym rycie, który był dopuszczony do ołtarza. Przez bractwo. Tak? Przez bractwo. I to było ogromnie, od samego początku był to palący problem i były bardzo różne praktyki stosowane. Na przykład wiem, że w Niemczech ksiądz dr Gerald Gesche, który jest teraz przełożonym Instytutu Świętego Filipa Nereusza, był z jednej strony przeorem w przeoracie bractwa w Berlinie, a z drugiej strony wielu przeorów bractwa nie dopuszczało go do swoich przeoratów, bo miał nowe święcenia, prawda? Więc to taka schizofrenia dość daleko posunięta. Przy czym kiedyś, do niedawna stosunkowo, tych przypadków było bardzo niewiele i możliwe było uzyskanie święceń kapłańskich subkondycjonalnie, warunkowo, jeśli miało się święcenia w nowym rycie. Na przykład, gdy ja studiowałem w seminarium bractwa, był z nami pewien ksiądz wyświęcony w nowym rycie.
Niemiec. Notabene jako biskup miał stare święcenie biskupie jeszcze, ale był wyświęcony w Nowomyrycie, dlatego poprosił, żeby usunąć wątpliwości co do ważności swoich święceń. No, jeżeli ktoś przystępuje do ołtarza, ma spowiadać ludzi, to powinien wiedzieć, że jest na pewno kapłanem. I tenże ksiądz studiował z nami 2 lata w seminarium i biskup Lissier de Malleret udzielił mu święceń warunkowych w kaplicy seminaryjnej. Nie w tej głównej, tylko w takiej prywatnej ceremonii. Tego się nie robi, prawda, publicznie. I niestety od około już chyba kilkunastu lat ta praktyka została zarzucona. Przyjęto z niewiadomych przyczyn, że pewnie ekumenicznych, chodzi o kontakty z Watykanem okupowanym przez modernistów, że nowe święcenia są ważne. I w tej chwili w Polsce co najmniej połowa, jeśli nie większość księży posługujących w kaplicach Bractwa i kościołach Bractwa ma święcenia w Nowomyrycie, więc jest wątpliwe, że są oni ważni wyświęceni, a więc i spowiedzi, których udzielają, są wątpliwe. Sakrament ostatniego namaszczenia jest wątpliwy i przede wszystkim msze święte są wątpliwe. To jest palący problem. Notabene tych przyczyn, dla których usunięto tych 9 kapłanów, było więcej. Na przykład dystrykt amerykański, podobnie jak i brytyjski, niemiecki, w 1976 roku miały według takiej umowy wewnętrznej w Bractwie przywilej, by odprawiać mszę świętą według rubryk świętego Piusa X. Arcybiskup Lefebvre to zagwarantował, a nagle zaczęto tę wolność usuwać i wprowadzano wszędzie rytm 1962 roku. I to usunięcie w 1983 roku owych 9 kapłanów miało bezpośrednią przyczynę w tym, że ksiądz Filip Zapp, ksiądz, przepraszam, Tomasz Zapp, notabene Polak z pochodzenia, Zapp to skrót od zapotoczny, góral z Podhala, nakazano mu odprawiać w rycie z 1962 roku wbrew umowom. On był w tej grupie? Tak, razem dziewięciu, tak. Z biskupem Dolanem. Z biskupem Dolanem, biskupem Synbornym, księdzem Czekadą, biskupem Kelly i tak dalej. Więc oni stanęli murem za księdzem Zappem w obronie tej wolności odprawienia według rubryk świętego Piusa X. To był taki, można by rzec, casus belli. Przyczyna do usunięcia owych 9 kapłanów. Jeszcze po roku kolejnych 3 kapłanów zostało usuniętych z Bractwa za to samo. Łącznie więc 12 księży z Bractwa usunięto za wierność mszy świętego Piusa X i sprzeciw wobec odprawienia mszy, dopuszczenia kapłanów z nowym rytem, z nowymi święceniami w kaplicach Bractwa. Proszę księdza, wspomniał ksiądz o tym jak gdyby uzupełnieniu, rycie uzupełniającym, subkondicjonem, prawda, do święceń nowych. Wiem, że Bractwo, tak jak ksiądz powiedział, odeszło trochę od tej praktyki i nie wszyscy te subkondycjony otrzymali. Natomiast wiem, że zdaje się na przykład przedstawiciel ruchu oporu, czyli biskup Richard Williamson, on stosuje te święcenia subkondycjone. Sam słyszałem o kilku księżach, także w Polsce, którzy takie uzupełnienie tych nowych święceń uzyskali. Tak, no ksiądz biskup Williamson w tym akurat aspekcie zachowuje to, co było no, do niedawna jeszcze stosowane w Bractwie, przy czym on jest chyba bardziej konsekwentny niż samo Bractwo. Niż samo Bractwo było kiedyś. Trudno mi jest powiedzieć na temat ruchu oporu. Nie wszystko jest dla mnie jasne, w co oni wierzą, prawda, bo są różne takie sprzeczne informacje, więc nie chcę się wypowiadać. Natomiast no, w zeszłym roku, w święto świętego Andrzeja Boboli, 16 maja, wyświęcił biskup Williamson księdza Jacka Bołębę i księdza Dariusza Kowalczyka z Salezjanów warunkowo na księży, tak by mieli oni pewność, że są prawdziwie kapłanami, nie odprawiają oni unakom. Jeszcze był jakiś trzeci kapłan, nie był to ksiądz Leopold Powierża, bo taka poszła taka fama, plotka poszła, natomiast nie był to on. Słyszałem osobiście od księdza Jacka Bałęby, że był tu jakiś inny kapłan, który nie ujawnia się. I też nie salezjanin. Członek jakiegoś zakonu starego z XIII wieku, więc tak. Więc to akurat jest bardzo pozytywna informacja. Dzięki temu jest więcej kapłanów, którzy są ważnie wyświęceni.
No w tym przypadku to jest ważne, że obydwaj księża deklarują, że nie są w jedności z Bergoglio, prawda? Co chyba nie jest regułą w przypadku księży ruchu oporu. I to jest taki mankament tegoż, prawda? Zdaje się, że po tym rycie sub condicione ojciec ksiądz Jacek Bałęba dostał zakaz odprawiania w kaplicy Bractwa Świętego Piusa X. Tak, on mi to opowiadał, chyba nie zdradzam jakiejś tajemnicy, natomiast... No o tym dużo w internecie pisze, że tak, został jak gdyby... On sam o tym napisał, że było to w takim trybie natychmiastowym, prawda, bo te święcenia subkondycjone, warunkowe, no obalają całą politykę księdza Sztylina w Polsce, która od początku opierała się na założeniu, że praktycznie wszystkie święcenia w Nowym Rycie są ważne. Ksiądz Sztylin co prawda deklarował, że sprawdza ważność święceń w Nowym Rycie, ale można to włożyć między bajki, szczerze powiedziawszy, to jest takie pro forma, tylko gadanie, że nie ma czegoś takiego tak naprawdę i sprawdzania. I ksiądz Sztylin jest tym, który blokował warunkowe święcenia księży, którzy przychodzili z nowymi święceniami do bractwa. O ile gdzieś na zachodzie zdarzało się, że dany kapłan mógł uprosić przełożonych i uprosić po prostu sobie warunkowe święcenia, by usunąć tę wątpliwość co do swojej święceń, o tyle ksiądz Sztylin by tak mówiąc, powiedzieć brzydko, uwalał wszystkie jakieś tego typu prośby. Więc jeżeli ksiądz Bałęba i ksiądz Kowalczyk przyjęli warunkowe święcenia od biskupa Williamsona, to obalało to politykę Sztylina prowadzoną już od, w zasadzie od zarania apostolatu bractwa, czyli 20 dobrych parę lat. I ksiądz Sztylin z natychmiastowym skutkiem kazał księdzu Bałębie się wynosić z kaplicy Bractwa we Wrocławiu, prawda? Więc to było mało eleganckie. Natomiast usłyszał też ksiądz Bałęba, że biskup Williamson jest najgorszym wrogiem Bractwa w tym czasie. Więc ksiądz Bałęba zadał wtedy pytanie, więc kto jest przyjacielem Bractwa, skoro Williamson jest ich najgorszym wrogiem, prawda? Jeden z czterech biskupów zakładam, że arcybiskup Lefebvre kierował się jakimiś racjonalnymi przesłankami. Nie twierdzę, że ci kandydaci byli najlepsi z możliwych, no ale... Ale byli jak na pewno dokładnie sprawdzeni. Nawet współczesna, powiedzmy, by tak rzec, teologia biskupa Williamsona, która jest jaka jest, z którą się nie zgadzam, przynajmniej no, w wielu punktach tam jest mam taka ułomna moim zdaniem, to jednak jakoś zachowuje biskup Williamson jakąś wierność szeroko rozumianej tradycji katolickiej. I kogoś takiego nazywać wrogiem, największym wrogiem bractwa, gdy jednocześnie mówi się, to biskup Felep przecież powiedział, że Bergoglio rozumie tradycję. To było zaraz na początku po tak zwanym wyborze na papieża Bergoglio. No to jest coś nieprawdopodobnego, prawda? No Bergoglio być może rozumie tradycję, dlatego ją niszczy każdym możliwym sposobem, prawda? Bo wie, jak ona jest groźna dla jego chyba diabolicznych planów, bo to już można tak to nazwać. Mam jeszcze pytanie o księdza, obecnie już chyba biskupa, którego miałem okazję poznać osobiście. Pojawił się kiedyś u mnie wraz z jednym z seminarzystów, klerykiem, ksiądz Pfeiffer. A tak. Podobno został już wyświęcony na biskupa, ale podobno są jakieś wątpliwości co do tych święceń. Tak. No pytam, bo bardzo ciekawa i miła rozmowa była z księdzem Pfeifferem. Oczywiście trochę mnie szokował w pewnych sprawach takiej dosłownej interpretacji Pisma Świętego. Ale rozumiem, że ten, gdzie go można zakwalifikować? Czy on jest, bo on tworzył taki ruch jak gdyby prawdziwego Bractwa Świętego Piusa, że niby odnowa tego bractwa, no ale poszedł tak daleko, że chyba, nie wiem, i można go zaliczyć do sedewakantystów, czy nie? No bo to nieraz trudno jest jakoś to tak jednoznacznie. Nie sądzę. Ksiądz Pfeiffer, którego też poznam osobiście, był tutaj w Krakowie, zaprosił mnie, byliśmy gdzieś, no była miła, to jest bardzo miły człowiek, bardzo miła rozmowa. W białej sutannie? Tak, w białej misjonarskiej sutannie. To robiło wrażenie, jak ludzie się oglądali
Może papież przyjechał. Może papież przyjechał. Chyba nie byłby gorszym papieżem niż Bergoglio. Natomiast taka moja uwaga co do księdza Pfeiffera. Nie spotkałem księdza w tradycji, który byłby intelektualnie tak słaby. No, żałosny poziom intelektualny. To było dość szokujące dla mnie. I ten człowiek stworzył ruch oporu w ruchu oporu. On miał pretensje do biskupa Williamsona. Bo ich drogi, tego, ich drogi się rozeszły. Miał pretensje do biskupa Williamsona o jego niekonsekwencje. Być może nawet miał pewną rację. W tym, bo biskup Williamson, zdaje się, chodziło o to, że nie wykluczał, tak dopuszczał, że można nową mszę pójść podobno. Nie wiem, co było prawdą. Być może miał nawet rację co do biskupa Williamsona w krytyce jego postępowania. Nie wiem. Natomiast ponieważ skłócił się z Williamsonem, no to szukał sobie święceń gdziekolwiek. Znalazł je niestety w linii arcybiskupa Tuka, czyli tej naszej, bo arcybiskup Tuk w 1981 roku był prymas Wietnamu. On został w ogóle usunięty musiał trochę uciekać z Wietnamu, jako że komuniści tam zaczęli rządzić. Jego brat, prezydent Wietnamu, został zamordowany, prawda? Prawdopodobnie to przez brat prezydenta. Brat prezydenta Wietnamu. Mhm. Prawdopodobnie przez komunistów, niektórzy twierdzą, że przez CIA. No też to możliwe. Też możliwe, że był zbyt twardogłowy. Trudno jest mi to powiedzieć. Natomiast, że tak powiem, jakieś służby być może załatwił jego brata, a jego samego załatwił Montini, Paweł VI, usuwając go ze stolicy prymasowskiej, bo był za mało ugodowy. On się gdzieś tam, mówiąc brzydko, szlajał po jakichś klasztorach, prawda? No, były prymas, który był potraktowany jak pernoga. I w 1981 roku wyświęcił najpierw 7 maja biskupa ojca Gerarda de Laurier właśnie na biskupa i tego samego roku 17 października dwóch meksykańskich kapłanów Carmone i Zamore na biskupów. I nasze linie sukcesyjne pochodzą stamtąd. Niestety arcybiskup Tuk, jak się tak wałęsa po całym świecie, to zawitał również do Palmar de Troya. I to trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że jeszcze zanim się ten Clemente Dominguez ogłosił papieżem, natomiast już wtedy no, były tam jakieś dziwaczne objawienia, no i arcybiskup Tuk z tą swoją naiwnością i tak dalej wyświęcił Domingueza i parę osób na biskupów. I stąd wzięła się linia palmariańska, która jest wątpliwa, ponieważ oni też zaczęli eksperymentować przy święceniu kapłańskim biskupów. Poważny błąd. Poważny błąd, co najmniej poważny błąd. Niestety w linii arcybiskupa Tuka pojawiło się kilku takich biskupów, delikatnie mówiąc, mało poważnych. Jednym z nich był Polak notabene, biskup Słupski, który też wyświęcił, nie pamiętam nazwiska, wyświęcił pewnego kapłana na biskupa i od tego biskupa właśnie z linii Tuka Pfeiffer ma swoje święcenia. Więc ten biskup być może jest ważnie wyświęcony, choć jest z takiej bocznej, że tak powiem, niepewnej linii ten. Natomiast na swoje nieszczęście, właściwie na szczęście, opublikowali filmik z konsekracji Pfeiffera na biskupa. I ewidentnie tenże amerykański biskup gdzieś tam pomylił słowa formy konsekracji. Więc to czyni święcenia biskupie wątpliwymi, albo nawet nieważnymi. Biskup Senmore twierdził, że są po prostu nieważne te święcenia biskupie Pfeiffera. To jest naprawdę tragedia i to pokazuje jedną rzecz, mianowicie, że moderniści mogli nas załatwić by także z lewej strony, ale trzeba uważać też, by u nas było wszystko jak najpoważniej traktowane, by pilnować obrządków, no, żeby tacy ludzie jak Pfeiffer nie przyjmowali świętej biskupich od byle kogo, z przeproszeniem A najlepiej w ogóle. Bo się nie nadaje. Mówię, ja momentami byłem zażenowany w rozmowie z księdzem Pfeifferem. Dla mnie ksiądz Pfeiffer to jest taki... On może byłby bardzo dobrym, pobożnym, nie wiem, wiejskim proboszczem. No. I by się tam sprawdził i wiele dusz może do nieba poprowadził. No, tak. Ale on, jak ze mną rozmawiał, był chyba szefem seminarium w Kentucky. Tak, tak. Więc jak na rektora seminarium, to troszeczkę dziwnie to wyglądało. Dziwnie miało wiedział. Natomiast już jako hierarcha biskup, to tym bardziej to nie pasuje. No.
Chciałem spytać, bo miał ksiądz powiedzieć parę słów o zmarłym rok temu biskupie Dolanie. Dlaczego to taka ważna postać? Ksiądz biskup Dolan został wyświęcony na kapłana przez arcybiskupa Lefebvre'a w 1976. No to wraz z biskupem Williamsonem. To jest ten sam rocznik, 76, jeśli chodzi o święcenia kapłańskie. Ksiądz biskup Dolan, można powiedzieć, w tym jego zasługa, że między innymi wraz z księdzem Senbornem, czy też klerykiem Senbornem, wtedy namówili księdza Czekadę do wstąpienia do seminarium w Ekon. I gdy w 76 roku Dolan został wyświęcony na księdza, od samego początku można powiedzieć Zerus domus tue comedim. To było jego zawołanie biskupie. Goliwość o dom pański pożera mnie, by tak to przetłumaczyć. I taki był. W pewnym momencie on założył 30 kaplic, jeszcze jak był w Bractwie, 30 różnych miejsc, centrów odprawienia mszy świętej. Był bardzo, bardzo gorliwym kapłanem. Ale w Stanach? W Stanach Zjednoczonych. I od samego początku trzymał się też liturgii tej świętego Piusa X, gdy na przykład ksiądz... Czyli nie było tu odstępstwa od tej liturgii? Od tej nigdy. Nawet, co ciekawe, ksiądz Senborn, biskup Senborn wspominał swego czasu, że on był od początku rektorem pierwszego seminarium Bractwa w Armada. To był dom studiów świętego Józefa, później seminarium w Richfield świętego Tomasza z Akwinu. I zastanawiał się, czy pójść na ugodę z arcybiskupem Lefebvre i wprowadzić ten ryt 1962 roku, bo akurat pod tym względem Senborn nie był taki konsekwentny. Ale biskup Dolan mu wytłumaczył, że jeżeli tutaj ustąpi bractwu, to za niedługo będą kolejne po prostu ustępstwa konieczne, że tutaj nie ma co dyskutować, że trzeba twardo postawić kwestię liturgii. I ksiądz Senborn posłuchał się biskupa Dolana i o tą liturgię między innymi później poszło. I do tej pory biskup Senborn sobie to chwali i dziękuję po prostu Dolanowi za to, biskupowi Dolanowi za to, że utwierdzi go w tej trzymaniu się liturgii świętego Piusa X, chociażby o tej strony. Biskup Dolan był też tym, który od chwili swoich święceń w 1976 roku odprawiał mszę świętą nie w jedności z modernistami. Nie odprawił z tego, co wiem, ani jednej mszy świętej w jedności, ani z Pawłem VI, ani z Janem Pawłem II, ani z Janem Pawłem I, bo też się przez 33 dni miał taką możliwość. Miał taką możliwość, nie skorzystał. Nie skorzystał. Niech będzie za to, bądźmy mu za to wdzięczni, bo to jest świadectwo wiary. Ani z Janem Pawłem II, ani z Benedyktem XVI, ani z Franciszkiem. Także było tych uzurpatorów cała plejada. I biskup Dolan do swojej śmierci rok temu nie splamił się po prostu odprawieniem mszy z pseudopapieżami. A już na przykład biskup Senborn, on był takim tak zwanym opinionistą na początku, więc od swoich święceń w 75 roku do 80 roku nie odprawiał unakum, ale ponieważ uważał, że to jest kwestia opinii, czy to jest Jan Paweł II z papieżem, czy nie, to wskutek perswazji arcybiskupa Lefebvre w końcu zaczął odprawiać msze święte w jedności z Janem Pawłem II. To było gdzieś przez 3 lata. Dopiero jak go usunęli, znaczy się księdza Senborna, z Bractwa w 1983 roku, to przestał odprawiać mszę z Janem Pawłem II i do tej pory od 40 lat tak robi. Tak więc mówię, że biskup Senborn, biskup Senborn, który jest naprawdę wybitnym teologiem, biskup Dolan nie był wybitnym teologiem, wcale nie. Nie miał takiej wiedzy teologicznej jak Senborn i tak dalej, ale miał taką... Senborna przyjemnie się słucha, nawet na nagraniach takich internetowych. Tak, ale miał tą intuicję, to był Irlandczyk, Irlandczycy tacy, że tak powiem, przez 300 lat nie dali się Anglikom, chociaż nie znali teologii, że tak powiem, na wylot, ale wiedzieli, że trzeba się trzymać Kościoła Rzymskiego, więc te setki lat, by tak rzec, trwania przy Kościele, wbrew naprawdę okrutnym prześladowaniom angielskich protestantów, to jednak weszło Irlandczykom w krew i Dolan, który był 100% Irlandczykiem, wiedział. Nie znam może teologii tak doskonale jak Senborn, ale wiedział, że coś tu śmierdzi po prostu i trzeba się trzymać tego smrodu z daleka. Proszę księdza, no dużo żeśmy omówili różnych wątków. Może kiedyś powrócimy, jak będą jakieś pytania przy innej okazji. Natomiast chciałbym spytać o sytuację wokół Karola Wojtyły, znanego też pod pseudonimem Jan Paweł II.
Po pierwsze, są takie pogłoski, że Zbigniew Brzeziński i CIA stali za tym, że on został papieżem tym, tym modernistycznym. Czy coś jest na rzeczy? Bo no, kontakty ze Stanami Zjednoczonymi miał bardzo duże, dostawał wiele nagród, był zapraszany z wykładami. No, w kilku momentach podkreśla się właśnie jego zasługi dla obalenia komunizmu. Wydaje się, że w kilku co najmniej momentach można wskazać, że realizował pewien plan zimnowojenny Stanów Zjednoczonych przeciwko blokowi wschodniemu. Tego typu teorii jest więcej, prawda? Jest jedna z teorii mówi, że kardynał Siri miał być też kandydatem, nie kardynał Siri, tylko kardynał Siri miał być zablokowany przez jakieś służby specjalne, być może również amerykańskie, jego wybór, prawda, na papieża. Nie wiemy tych rzeczy, natomiast trudno jest, oczywiście to są rzeczy, może dowiemy się za ileś tam lat, prawda? Natomiast no, zwykły, zdrowy rozsądek każe nam podejrzewać, że stanowisko głowy kościoła, prawda, czy bycia przywódcą tej struktury materialnej choćby kościoła, bo nie zakładam, że Jan Paweł II był papieżem, no jest na tyle ważne, że służby różnych mocarstw muszą wokół próbowały tego oddziaływać. Próbowały oddziaływać na wybór. Co mogłoby ewentualnie w pewnych warunkach zaważyć na nieważności wyboru. Zależy od tego, na ile ten wybór byłby, na ile ten wpływ na wybór byłby duży. Ja myślę, że to, co się dzieje obecnie na Ukrainie notabene, pokazuje nam, jak daleko potrafi zajść ingerencja państwa w tworzenie różnych struktur. Jeżeli na Ukrainie Poroszenko zbudował tak zwaną jednolitą cerkiew patriarchatu kijowskiego, prawda, z dwóch różnych cerkwi schizmatyckich, jeżeli teraz przejmuje się te cerkwie patriarchatu moskiewskiego tak siłowo praktycznie. I nawet aresztując biskupów. Aresztując biskupów schizmatyckich, co prawda, ale niepokornych w stosunku do Zełenskiego, który z tego co wiem... Raczej nie jest. Nawet prawosławny. Nawet prawosławnym biskupem nie jest. Z tego co wiem, to raczej... Nawet nie wiadomo, czy jest ochrzczony scyzorykiem. Tak. Bo to raczej taka rodzina chyba mało wierząca. Mało wierząca, także nawet... Przepraszam, ale nawet chrzest scyzoryka może mu się nie przyjął. Więc to, co się dzieje na Ukrainie, prawda, ta bezwzględność. Przypominam, że mówi się o tym, że w Rosji, prawda, Putin to jest car, który tam ustawia cerkiew jak chce. I pewnie tak jest, no nie łudźmy się. Natomiast gdy dzieje się to samo na Ukrainie, to nagle okazuje się, że jest to dobre. To jest dobre, że car Zełenski jest dobrym po prostu Bizantyńcem i dobrze, że ustawia cerkiew jak chce. Więc te metody są jednak, i proszę zauważyć, że to się nie odbywa w taki brutalny sposób przy pomocy kozackich nachajek, tylko propaganda działa tutaj, prawda, że wpływy moskiewskie trzeba usunąć, prawda, że wolny świat, że jeszcze i więc przypuszczalnie no te wpływy, bo wiele się mówi o wpływach komunistów na Kościół katolicki i pewnie te wpływy są nie do przecenienia. Natomiast wpływy komunistyczne zawsze są jakieś takie toporne, prawda? Oni się jakoś łatwo zdradzają z tymi swoimi wpływami. Myślę, że służby zachodnie są lepiej jakby obeznane w infiltracji Kościoła, jako że no, masoneria infiltrowała nas od samego początku swojego istnienia, od XVIII wieku. Przecież ilu było papieży, którzy ostrzegali przed masonerią? No, masa. No, są dokumenty Alta Vendita, które pokazują plan infiltracji Kościoła katolickiego przez wolnomularstwo. Przecież służby zachodnie i wolnomularstwo w dużej mierze są na pewno ze sobą współpracują, jeżeli nie są tworzone jedne przez drugie, prawda? Więc ten wpływ jakichś służb zachodnich, czy to będzie CIA, czy MI6, czy cokolwiek, czy MI7. Jest bardzo prawdopodobne. To jest bardzo prawdopodobne i byłoby... Byłoby dziwne, gdyby ich tam nie było i gdyby nie próbowali wpłynąć. Tak, byłoby dziwne, a takie służby specjalne... Mamy tutaj analogię ze służbami PRL-owskimi, które gromadziły przecież materiały na duchownych.
no, rejestrując różne ich zachowania, na przykład nieobyczajne, lub wręcz tworząc różne materiały od samego początku nieprawdziwe, po to, żeby móc szantażować duchownych. I oczywiście wielu duchownych dlatego współpracowało, dajmy na to, ze Służbą Bezpieczeństwa w Polsce, dlatego żeby się nie dać skompromitować, prawda? Więc to samo musiało dziać się na Zachodzie, prawda? I w przypadku Karola Wojtyły nie jesteśmy w stanie niczego pewnego tutaj powiedzieć, natomiast przypuszczanie mamy, byłoby wiele do przeczytania w archiwach różnych służb na jego temat. Chciałem spytać o doktorat Karola Wojtyły, który pisał w latach 40. W Uniwersytecie chyba Dominikańskim, tak, w Rzymie? Chyba na Angelikum, tak. Na Angelikum. Podobno miał bronić tego doktoratu, ale go nie obronił. I ten doktorat na Angeliku został mu wręczony w 1978 roku, jak już był papieżem. Dobra. No bo nie wypadało podtrzymywać pewnej fikcji, że no niby napisał pracę doktorską, były co do niej poważne wątpliwości, no ale cóż, no trochę głupio tak, że jest papież, no i co? Ma niedokończony doktorat, no. Co na ten temat można powiedzieć, bo ostatni raz w Polsce nawet to wyszło w książce dr Mandrelli, informacja na ten temat. O co tam chodziło, bo zdaje się praca dotyczyła świętego Jana od Krzyża. Tak, no to wydaje się być całkowicie pewna informacja. Po prostu tam w tym doktoracie zdaje się zapachniało marksizmem najzwyczajniej w świecie. Stąd też ojciec Garrigou Lagrange go odrzucił. Ojciec Garrigou Lagrange był być może najwybitniejszym teologiem XX wieku, dominikanin. To właśnie główny autor tekstu dogmatów niebowzięciu Najświętszej Marii Panny wraz z ojcem Garrigou Gerardem de Laurier, prawda? I nie było to byle jaka postać, był to całkowicie prawowierny teolog i on odrzucił po prostu ten doktorat jako nienadający się, jako pachnący tam jakimś błędem czy też nawet herezją. Dostał później doktorat jeszcze chyba w Polsce Karol Wojtyła na Kulu, obronił go. Natomiast faktycznie jest, że gdy po tym powiedzmy wyborze na papieża, Jan Paweł II no już trzymał tak post factum doktorat na Angelikum, żeby nie było tak, że papież nie obronił doktoratu, prawda? Czy domniemany papież nie obronił doktoratu, prawda? A Garrigou Lagrange już dawno nie żył, bo zmarł na początku lat 60., więc nie było już tej przeszkody w postaci prawdziwie katolickiego teologa, który zmarł na początku bodajże Soboru Watykańskiego II. No w 78 roku to już było pozamiatane. Kilkanaście lat po jego śmierci. Już było pozamiatane, jeśli chodzi o teologię katolicką, przypuszczalnie. Na pewno Angelikum już w tym czasie cuchnęło herezją modernizmu całkiem porządnie. Proszę księdza, rozmawiamy w Krakowie. Tak. Tutaj, no właśnie, postać Karola Wojtyły odcisnęło swoje piętno. Tutaj pojawili się filozofowie i teologowie. Nie twierdzę, że byli to filozofowie i teologowie katolicy, bo wiele wskazuje na to, że chyba nie. Albo można powiedzieć, w większości to nie byli katolicy, ale tutaj pojawiły się te nurty, na przykład filozoficzne, takie jak personalizm chrześcijański, wzięty zresztą od Francuzów, od byłego współpracownika Action Française, który nagle poszedł, nazwijmy to, w lewą stronę i już w latach 30. to propagował. Chodzi o Maritaina. Tak. Ale także fenomenologia i tak dalej. Czy te kierunki, takie jak personalizm, w cudzysłowie chrześcijański, jak fenomenologia, jak jakieś takie dziwne, że tak powiem, zbitki, na przykład fenomenologia atomistyczna, się pojawiają. Czy to wszystko należy zaliczyć do herezji, do jakiegoś modernizmu, czy trzeba tu rozróżnić, które z tych nurtów są bardziej, a które
mniej bliskie pewnej dawnej ortodoksji katolickiej. To znaczy, trudno mi jest powiedzieć, czy wszystkie takie eklektyczne systemy od razu muszą być heretyckie. Być może nie. Natomiast wszystkie są błędne na poziomie filozoficznym. Akurat tak się, ciekawe pytanie, ponieważ akurat czytam książkę Fragmenta Filozofika autorstwa księdza profesora Romana Dorowskiego, jezuity, który wykładał na Ignacjanum tutaj w Krakowie. To była książka wydana na 80. jego urodziny, a więc w 2015 roku. On był z roku 1935. Tak się składa, że to jest... Nie, zmarł w 2017 w styczniu, więc dwa lata po wydaniu tej książki. Dlatego o nim wspominam, ponieważ to był mój wujek z rodziny mojego dziadka, z świętej pamięci Stanisława Trytka, więc miałem okazję akurat na bieżąco przyjrzeć się jego dorobkowi filozoficznemu, bo słyszałem właśnie, że to taki dość konserwatywny kapłan, jak na jezuitów, święcony w 1961 roku. I właśnie to jest ciekawe, że właśnie on już chyba w swoim doktoracie gdzieś tam wspominał o Marksie, co być może było jakąś taką sztuką kamuflażu, żeby zrobić doktorat. A chociaż doktorat był, nie wiem, czy nie na Zachodzie robił. I tak czy inaczej on był w zasadzie neotomistą. Neotomistą i w zasadzie był tak z grubsza rzecz biorąc w sensie filozoficznym prawowierny, ale przeczytałem o tym, o nim właśnie, że właśnie co on mieszał do swojej teologii, filozofii. Czyli Marksa wrzucił do tej zupy. Znaczy Marksa akurat nie, Marksa tam bardziej wspominał, to aż tak nie, ale właśnie personalizm chrześcijański się tam pojawiał i filozofia dialogu. To było tak, że oni, to był rocznik, on był święcony w roku 61, jego kariera naukowa to są lata 60, 70, 80, więc taki był nurt, prawda, taki był flow, by tak powiedzieć, żeby przymieszać neotomizm koniecznie z jakimiś błędami nowoczesnymi. Nie jestem w stanie powiedzieć, na ile te błędy wpłynęły na szkodliwie na jego filozofię, ale na pewno nie pomogły. Na pewno nie pomogły. Zamiast kształtować, no, kontynuować filozofię w duchu świętego Tomasza z Akwinu, zgodnie z tym, co Leon XIII przecież zalecał. W tym roku mamy notabene 120. rocznicę jego śmierci, prawda? Czyli czyściutką filozofię, to próbowali oni praktycznie od połowy XX wieku domieszać do tej czystej filozofii świętego Tomasza z Akwinu, czy też innych scholastyków, koniecznie albo personalizm chrześcijański, albo fenomenologię, albo właśnie jak Dorowski, ksiądz Dorowski, filozofię dialogu. No, tak jakby nie potrafili czerpać z takiego czystego źródła. No nie wiem, więc przypuszczam, że w najlepszym przypadku powodowało to błędy filozoficzne, a w najgorszym no już herezje też. U księdza Dorowskiego akurat nie znalazłem jakichś ewidentnych herezji, ale może jeszcze się doczytam. No, na przykład wolałbym księdza nie. Tischnera już łatwiej znaleźć. U Tischnera tak. Kto tam jeszcze był? Gogacz? Gogacz, tak. No, chyba już nie jest księdzem. Potem ten Obirek. Obirek, tak. No, znany w tej chwili chyba marksista, były rektor uczelni jezuickiej na Kopernika w Krakowie. Też tak? Tak, rektor. Czyli kolega księdza Dorowskiego. Księdza Dorowskiego. Tak. Notabene w tej książce są wspaniałe jego zdjęcia z jego prymicji, prawda, z naszej wsi Szczepanowicy nad Dunajcem. Wszystko piękna msza trydencka, ornat wspaniały też, gdy odprawiał w Ziemi Świętej, prawda? To był rok 61. Jesteś dumny z takiego wujka do zawodu. Tak, z wujka do w 61 roku wygląda jak katolicki kapłan, tak? Więc mogę się identyfikować, prawda? Z księdzem Dorowskim z 61 roku. Później już jakby trochę mniej. No właśnie. Czy nie sądzi ksiądz, że ten konflikt, czy powiedzmy atak na Wojtyłę pod zarzutem ukrywania pedofilii, to jest jakiś temat zastępczy, bo tak naprawdę czy Karolowi Wojtyle, czy innym modernistom można przede wszystkim zarzucić odejście od
integralnej wiary katolickiej, natomiast takie sprawy obyczajowe, wiadomo, że one są bardziej medialne i są takie, stanowią pewną pogoń za sensacją. Tak, no na pewno Wojtyle można zarzucić, należy zarzucić, prawda, to jest obowiązek, odstępstwo od wiary katolickiej. To jest najgorsze, co mu się przytrafiło w życiu. Jeśli chodzi o kwestie obyczajowe, prawda, tolerancja, czy też ukrywanie, ewentualne ukrywanie pedofilii, prawda, każdy ma prawo, jest domniemanie niewinności. Tego nie należy wykluczyć, a na pewno jest to rzecz najgorsza, która mu się zdarzyła. Trzeba też pamiętać, że praktyka w Kościele była taka, że o ile prawo kanoniczne z 1917 roku specjalnie chroniło nieletnich, nakazując... Poniżej 16 roku życia. Nieletni poniżej 16 roku życia byli specjalnie chronieni i hierarchia Kościoła miała ścisły obowiązek ochronienia nieletnich, bo pewnie i wcześniej takie grzechy się zdarzały, prawda? No ale w nowym kodeksie prawa kanonicznego wprowadzonym przez Jana Pawła II, Wojtyłę, no to zostało zmienione. To zostało rozluźnione i też mamy 40-lecie tego nowego prawa kanonicznego, które już nie jest tak surowe wobec pedofilii, a więc mamy systemową zmianę. Systemową zmianę. Nie to, że ktoś się pomylił, tylko samo prawo kanoniczne nie wymaga już tej surowości w walce z pedofilią. To jest złe. Jest tam jeszcze gorsza rzecz, a mianowicie dozwolenie na komunię dla niekatolików. To jest oczywiście świętokradztwem. Mhm. I po trzecie jest rozluźnienie zasad stwierdzenia nieważności małżeństwa, prawda? Pod byle pozorem niedojrzałości emocjonalnej można stwierdzić nieważność małżeństwa w nowym prawie kanonicznym, co powoduje z taką furtką otwartą do faktycznych rozwodów. To, że ludzie mówią o kościelnych rozwodach obecnie, to jest niby nieścisłe teologicznie, ale chyba ludzie mają troszeczkę rozeznanie. Mają intuicję, że to tak wygląda. To tak wygląda. To wygląda jak kościelny, w cudzysłowie kościelny rozwód. Ja bym tutaj zwrócił też uwagę na jedną rzecz. A mianowicie na taką, że był taki dokument sygnowany, nie wiem, czy przez Cicconiego, kardynała w 62 roku, 1962 roku, w którym reguluje się kwestie postępowania wobec spraw pedofilskich. I tenże dokument z 1962 roku, a więc to jest ten sam rok, gdy zaczął się Sobór Watykański II, tak zwany przeklęty Sobór Watykański II, wprowadzono taką zasadę, by tych rzeczy nie ujawnić, pedofilii, żeby to we wewnętrznych kręgach rozważać, ewentualnie załatwiać. Co spowodowało to, że osoby, które by chciały jakoś skutecznie z pedofilią walczyć, to mogło być nawet szykanowane przez hierarchię kościelną, jako że dokument nakazywał wyraźnie, żeby to trzymać w tajemnicy. I myślę, że ten dokument bardzo dopomógł w tym, żeby ta nastąpiła ta kumulacja po prostu przypadków pedofilskich. Nie? I to jest... Więc kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku był w doskonałej jakiejś jedności z tym dokumentem z 1962 roku. I podejrzewam, że to nie było to takie przypadkowe. Tak można przypuszczać, że... A to, że jest to temat zastępczy, to pewnie jest to temat zastępczy, bo są gorsze rzeczy, jak można podejrzewać, za które można by uczynić odpowiedzialnym Karola Wojtyłę. To na zakończenie. Tak. Może nie będę zadawał pytania, tylko poproszę księdza, żeby ksiądz jako przedstawiciel Instytutu Rzymskokatolickiego odpowiedział na pytanie zadawane często przez zdezorientowanych katolików. Co robić? Co robić? Czy rzeczywiście to już są czasy ostateczne i trzeba się po prostu tylko i wyłącznie szykować na odejście z tego świata w miarę pobożnej, takie, żeby no dobrze te życie ziemskie zakończyć, czy można podejmować jakieś działania właśnie w kierunku obrony wiary katolickiej i co robić? Czy żyjemy w czasach ostatecznych, tego nie wiemy. Mhm. Zawsze trzeba się być przygotowanym na odejście z tego świata. Bo tak jakbyśmy mieli dzisiaj umrzeć. Dzisiaj umrzeć, prawda? Biskup Doran świętej pamięci niestety umarł niespodziewanie dosyć, prawda, przy biurku.
nie otrzymując ostatniego namaszczenia i tak dalej. To też jest pewną tragedią. Natomiast umarł w święto Matki Bożej Dobrej Rady, do której miał wielkie nabożeństwo. To też jest taki chyba znak, prawda, że ta, której kult propagował właśnie pod tytułem Matki Bożej Dobrej Rady, które święto obchodzimy równo za tydzień 26 kwietnia, w ten dzień właśnie umarł. Więc nie wiemy, czy żyjemy w czasach ostatecznych, natomiast wiemy na pewno, że każdego dnia możemy, w każdym momencie możemy umrzeć. Natomiast to, co każdy katolik z całą pewnością powinien czynić, to jest zachowywanie wiernie wiary katolickiej. Od A do Z, ani joty, ani przecinka nie można nam uronić z tej wiary, która nam została zachowana przez papieża aż do Piusa XII włącznie. I z tego też wynika ścisły obowiązek unikania tych, którzy nam mącą w głowach. Od 60 przeszło już lat. To są moderniści. Święty Pius X nazwał modernizm ściekiem wszystkich herezji. Ściekiem wszystkich herezji, jako że modernizm podważa obiektywizm prawdy. Nie podważa jednej prawdy wiary, ale tego, to, że prawda jest obiektywna. Moderniści twierdzą, że prawda nie wynika z objawienia, tylko z wnętrza człowieka. Czyli każdy ma de facto swoją własną religię. Nie możemy pozwolić sobie, dać sobie mącić w głowach. A to oznacza, musimy się oddzielić całkowicie od wszystkich mącicieli, a więc od zdeklarowanych modernistów, ale także od tych, którzy tak grają, którzy palą Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. Trzeba szukać kapłanów, którzy mają z całą pewnością ważne święcenia. Nie można chodzić do kapłana, który ma święcenia w Nowym Rycie. Nie można chodzić do kapłana, który też jest mącicielem, który, prawda, jest kilku kapłanów w Polsce, którzy zachowują wiarę katolicką najlepiej jak potrafią. Można się zapytać, co dany kapłan uważa za prawdę, czego ten. I trzeba po prostu codziennie się modlić. Święty Alfons Maria Liguori powiedział, kto będzie się modlił, będzie zbawiony, kto nie będzie się modlił, będzie potępiony. I mieć wielką ufność na Świętą Marię Pannę, Świętego Józefa. Dzisiaj jest środa, dzień poświęcony Świętemu Józefowi. Akurat rano odprawiam wotywę ku czci Świętego Józefa. Do tych dwojga świętych trzeba mieć nabożeństwo. Jeszcze do Świętego Michała Archanioła też. Do naszego patrona Świętego Rafała Archanioła również, prawda? Też wielki, no właśnie, wielki święty archanioł. Mamy wspólnego patrona, proszę księdza. I go nie doceniamy. Nie doceniamy wystarczająco. Bóg uzdrawia, tak? Bóg uzdrawia. Rafael. Rofa znaczy uzdrawiać, a El to Bóg po hebrajsku. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bóg zapłać również. Bóg zapłać. Dziękuję Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był ksiądz Rafał Trytek z Instytutu Rzymskokatolickiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.